Na katowickim osiedlu Tysiąclecia powstanie sklep społeczny, w którym zakupy będą mogły zrobić osoby w trudnej sytuacji materialnej. Za przygotowanie lokalu do działalności odpowiedzialna jest Fundacja Wolne Miejsce, organizująca m.in. wielkanocne śniadanie dla samotnych w Katowicach. W tym sklepie, żeby móc robić zakupy, trzeba mieć zaświadczenie z MOPS-u i wtedy ta osoba przychodzi do nas, my wydajemy kartę dostępu na rok czasu, może też być naszym wolontariuszem. Oczywiście w skrajnych przypadkach my również będziemy wydawać jako fundacja takie karty na podstawie naszej wiedzy, że ktoś potrzebuje i komuś ona naprawdę pomoże. Będziemy pozyskiwali te rzeczy, którym kończy się generalnie termin przydatności do spożycia. I bardzo często jest tak, że towary te są dzisiaj wyrzucane, są utylizowane po prostu. Chcemy te towary ściągnąć tutaj i po znacznie obniżonych cenach, tylko takich, żeby utrzymać sklep, a więc utrzymać pracowników, zapłacić za prąd, generalnie te najprostsze koszty. Cena towarów będzie pochodną właśnie kosztów utrzymania tego sklepu, czyli nie będzie to działalność non-profit. Pomysł na utworzenie sklepu społecznego został zainspirowany wizytą w Austrii, gdzie funkcjonują już podobne placówki. Idea pojawiła się po takiej wizycie na zaproszenie właśnie tego typu sieci sklepów socjalnych w Wiedniu i jak byliśmy tam z Fundacją Wolne Miejsce zobaczyć, poznać tą ideę, poznać know-how i jak zobaczyliśmy, jak wyglądają, jak funkcjonują te sklepy, poznaliśmy zasady, to na tyle nas to zainteresowało i jako element pomocy socjalnej przede wszystkim, że doszliśmy do wniosku, że uruchomimy taką jednostkę w Katowicach. To nie jest jedyny nasz sklep, my chcemy założyć sieć tych sklepów. Już dostaliśmy obiekt w Dąbrowie Górniczej, więc niedługo będzie również pierwszy sklep na Zagłębiu. Mamy obiecany obiekt w Łodzi, w Warszawie, Kaliszu, Radomiu, a nawet Kobrzegu. Sklep na osiedlu Tysiąclecia ma zacząć funkcjonować najpóźniej w październiku.